Hej, hej, hej! Nie ma to jak dobre zmęczenie. W obecnym stanie serce mi bije 149 uderzeń na minutę. I spada. Taki największy, najwięcej wjechałem było 181. Ale najlepsze jest to, że później już jak jadę, to tak na 150, przepraszam, mogę sobie jechać bez zadyszki. A później już opad jest do pewnego stopnia. No, cześć, witam was. Także do statystyk, teraz następnych statystyk. Oprócz temperatury, oprócz innych będzie dochodziło moje serce. No tak, lecimy dalej. Spróbuj znów, gdy idzie źle, ja choć dwoje, troje się, słyszę wciąż, ty to masz rzadki dar. Wspinasz się, a lecisz w dół, stawiasz sto, dostajesz pół, zamiast rozbić bank, rozbijasz bar. Teraz będzie dobrze, nigdy już na gorsze, nie pozmienia się kolejny dzień. Uczę się na błędach, może zapamiętam, koniec końców musi udać się. Nie roztrapuj. Dobra, wjeżdżamy pod górkę. A wiecie co to jest? Takie wjeżdżanie dosyć mocne. To jest dobra koronografia. Przepychamy żyły. Tak. 159, 162, 166, 168, 170. Jest git. A następny podjazd, łagodniejszy, 21 na godzinę, ale 174, 177. Także wszystko co złe, wysiłkiem przepychamy przez nasze żyły. No tak. No i trzeci drobny podjazd na szybkim rytmie. 28, spada, 27, 161, rośnie trochę, 168. 170, ale zauważcie, na trzecim podjeździe mogę do was mówić na 176 bez oddychania. Yeah. Mówią, świata się nie zmieni, ale coś w tym jednak jest, że najsilniejszą bronią bywa zwykły ludzki gest. I każdy ma to w sobie, tak niewiele trzeba nam, by wygrać każdą bitwę. Wiemy o nadzieją, pomóc przezwyciężyć łzy. Inwestowane dobro wróci, więc warto dobrym być. Jest wielu takich ludzi, którym dane było mniej, więc śmieszmy się i kochać, pamiętajmy zawsze o tym, że ludzki gest to może zmienić, ludzki gest to może zmienić, ludzki gest. No, jesteśmy na przystanku, jesteśmy przed jeziorem. A wiecie o co mi chodzi? O co kaman teraz? A no tak jakoś przejeżdżałem, a z okazji tej, że mieliśmy dopiero co dzień wcześniej, albo dwa dni, zależy kiedy ten film będziecie oglądali. Piękne nasze święto narodowe. Więc nawet po stronie niemieckiej Niemcom podobają się nasze barwy. Biało-czerwone. A nasze barwy biało-czerwone, sam Rym wskazuje na to. Biało-czerwone, niezwyciężone. No i w naszych żyłach płynie królewska krew. Tak,
najlepsza, ponieważ poprzez treningi, poprzez turystykę budujemy naszą kondycję. I teraz do Was mówię z taką fascynacją, że mam 124 uderzenia na minutę. No, serducha! No tak! Lecimy dalej. Jeszcze zapomniałbym o jednej sprawie. Temperatura dzisiaj wskazuje mi 5,3 stopni na plusie Celsjusza. No, a kilometrów mam zrobione 17, 730, 46 minut, średnia 22,91. I uspokoiłem się, jest 112, 111, czyli w dół. Czyli teraz relax, ale zaraz będę jechał i będzie... No tak. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć, odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Na szarym niebie rozpędź chmury złe, bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć, odrzucić rzeczy złe. Także zatrzymałem się na chwilę, żeby Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie czekajcie na koronografię taką, gdzie w szpitalu będą Wam ją robić, kiedy już będzie naprawdę cienko. Tylko róbcie sobie koronografię poprzez wysiłek. Wysiłek turystyczny. Wcale nie trzeba wysiłek taki, gdzie sportowcy i wyczynowcy to robią. Turystycznie wysiłek. Na pewnym pułapie, kiedy już podbijacie sobie puls, kiedy podbijacie sobie ten ciśnienie krwi, jest oczyszczające. To wszystko wprawia, że czujecie się lepiej i czujecie się zdrowsi. Na przyszłość także. Polecam. No tak. Ale jesteś jednym z nas i masz marzenia swoje sny i muzykę swoją masz na każdy dzień. I dlatego się postaraj, a najlepsze przyjdzie zaraz. I odszukaj w sobie ten najlepszy, najwłaściwszy rym. Czasem wątpisz, szukasz dróg. Chciałbyś w końcu mieć swój cel też. Za daleko patrzysz znów. To co ważne blisko ciebie przecież jest. Ej, nie jesteś sam, kiedy wali się świat jak skato. Mamy ludzi, oni dają nam pion. To nie błąd, ty upadasz, nie wszystko trawi ogień. Jak Feniks stań i odnajdź drogę. Będziesz z nami zawsze, jeśli tylko pragniesz. Możesz mieć naprawdę wszystko, czego chcesz. Zawsze jesteś z nami, chociaż się nie znamy. To dźwiękami łączy nas muzyki moc. Możesz teraz odkryć świat. No tak, nasza krew, podczas kiedy wysiłek robimy, usuwa wszystko, te ciśnienie, usuwa całe te złogi, zły cholesterol i w ogóle wiele, wiele innych czynników. A na przykład jak naturalnie sobie zwiększyć czerwone ciałka krwi, jak zwiększyć wydolność swoją poprzez treningi, ale także abyśmy zwiększyli sobie, czyli zwiększyli gęstość krwi. Czyli więcej czerwonych ciałek krwi, czyli bardziej krew natleniona, czyli bardziej wydolna.
i co za tym idzie, wtedy mięśnie mamy na dłużej, czyli ta struktura naszych mięśni, czyli ta gąbka potrafi wykonać więcej skurczów i będziemy bardziej wydolni. Co za tym idzie, co trzeba zrobić? Najlepiej byłoby pojechać w góry i trenować na bardzo dużych wysokościach. Znaczy bardzo dużych, no nie na Mount Everestie, nie, ale ten, ale na wysokich gdzieś tam w górach. Druga sprawa, taka bardziej już z medycyny wyciągnięta, witamina B12 i sok buraczany. W połączeniu też potrafi nam zagęścić krew. A ta trzecia to już jest niedozwolona. Tego nie róbcie. No, najlepiej to trenować i jak jest okazja i jest możliwość, to wyjechać w góry i tam sobie potrenować. Podnosimy naszą wydolność niesamowicie. No tak. Jeśli chcesz, zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas. Czystym sercem rozjaśnij swoją twarz. Odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Na szarym niebie rozpędź chmury złe, bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas. Czystym sercem rozjaśnij swoją twarz. Odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Dobra, zaczynamy podjazd. Jedziemy w stronę Ramin. Uwierzcie mi, to nie jest duży podjazd, ale jest. I naprawdę wystarczy. Sorry, że znikła na chwilę, ale nie trzeba robić bardzo sztywnych podjazdów. Można jeździć podjazdy mniejsze. Uwierzcie, też to działa. I to działa pozytywnie. A przyjdzie czas, no i będą większe podjazdy. No tak! 176 było. No i jest git. Jest bardzo dobrze. Trochę podlało. Tak, po trasie. Zaraz będę wjeżdżał do wioski niemieckiej. Takie kółeczko robię. Jestem 6,5 stopnia teraz, pokazuje mi. 27 km mam zrobione. Godzina 15, 21,72 średnia. Maksymalnie 40 na godzinę. No i to tak by na razie wyglądało. Temperaturę już wam mówiłem, 6 stopni. Obecnie mam zrobione teraz, tylko już nie pamiętam, znaczy podam wam w godzinach czas. Mam zrobione na tym liczniku 13 824 km i to jest zrobione
w 724 godziny 57 minut. No, to by na tak wyglądało. No i po tych deszczach dużych, co były, to proszę, ryż można sadzić. Pozalewało trochę im pola. Aż tutaj na ten, na pobocze. No, no ale co tam? Ciśniemy dalej. Szmagero! Wjeżdżamy. Gemeinde Ramin Landkreis Vorpommern Greifswald. No tak! A teraz Ramin 3 km. Będziemy jechali. Tu jest prosta. Tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Chyba że niespodzianka jakaś na trasie. A tak ogólnie to jest dobrze. Obecnie jadę sobie 24 km na godzinę. Średnią mam powyżej 21 cały czas. Jest godzina 10:36. Serducho mi pompuje jakieś uderzenia. Teraz 154, 155, 156. No trochę wzrosło. Nawet powiem wam 159. No i teraz już spada, no bo przestałem kręcić. A zwłaszcza jak do was mówię i wysiłek, no to trochę działa. Dobra, na serce, że wyżej. No tak! No tak! Udało mi się nagrać, ale pan z Niemiec, starszy pan na kolażówce, zawrócił się i zaczął mi tłumaczyć, gdzie ja jestem. Ja mówię, I know! No, dobra, ale nie o tym chciałem mówić. Spójrzcie, słonecznie, kwitnie, normalnie. Kurczę, czekajcie. Dobra, sorry, chwilowo tak będzie dziwnie. No ale to na tym polegają właśnie nagrania, a nie. To nie telewizja, to telewizja Srebrna Gwiazda. No patrzcie to, zobaczcie. Normalnie. Ja nie wiem, o co chaman. Przecież mamy już listopad. Już zaraz będzie środek listopada. No nie wiem, o co chodzi. Szok. Słonecznik. Tak? To jest słonecznik? No tak. Są takie słonecznikowe kwiatki. Kwiatki wyrosły, zakwitły. Ale bajka, nie? Normalnie, fantazja. A my rowerem ciśniemy dalej. Aha, właśnie. Już o tej koronografii wam nie będę nic mówił. Pokażę wam 114. Nie wiem, czy to widać. 113. No tak, teraz będę tak pokazywał. Ale warto. Ja wcześniej nie miałem, nic nie mówiłem. No ale to właśnie na tym polega ten mój kanał telewizyjny, że pokazuję i objaśniam, jak można jeździć na rowerze i jak się motywować. No tak, i trzeba. Trzeba się pobudzać do życia. Come on, come on, chodźcie. Naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. No, teraz jestem już w Grambow i z Grambow będę się kierował na Schwenenz. Mógłbym jechać na przykład przez Linken, czyli na Lubieszyn, ale wolę tutaj pojechać na Schwenenz i ze Schwenenz będę przejeżdżał przez przejście graniczne na wioskę Bobolin. I z Bobolin na Haus. Dzisiaj krótko, ponieważ też są inne obowiązki, ale nie chciałem was wszystkich zostawić samych, bo przecież turystyka i ja, Srebrna Gwiazda, no to jest to, co chcielibyście chyba oglądać. No chyba tak, nie? Ci, co subskrybują, po to właśnie to robicie. A ja chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że nie poddawajcie się i pamiętajcie, że takie pomiary serducha, niekoniecznie trzeba, to jest takie, no to jest udogodnienie, tak? Ale w ogóle ogólnie można się nauczyć jeździć na wysokim rytmie, na takich obrotach wysokich. To jest dobre, to jest dobre dla naszego zdrowia, to jest dobre dla tego, że mamy później lepszą wydolność i ogólnie trzeba się zmierzyć ze sobą i trzeba powiedzieć sobie, w którym miejscu jesteśmy.
jeżeli chodzi o sport turystyczny. Dobra, ciśniemy dalej. Jedziemy. Skórki na pazurki. Teraz pulsik odpoczywa, a my sobie ciśniemy i bawimy się dobrze, mówię wam. Pomimo tego, że trochę wieje, pomimo tego, że jest chłodno, bo jaka temperaturka, już wam mówię. No się skupiłem. 6,5 stopnia. Trochę słońce przebija. Jest cudownie. Trochę za twardy obrót sobie zrobiłem. Bo wiem, że pulsik odpoczywa na twardym, aż ciepło w nogi. I puls to odczuwa. 161, 162. Ale głęboki wdech wziąłem i już się wyrównał. I w dół. Ale piękna huśtawka. 163, a teraz już 160. Jeszcze jeden wdech. 157, 154. I w dół. No i w dół jedziemy. No, no tak. Dobra, jesteśmy na przejściu granicznym. Widać nasz piękny, piękny biało-czerwony słupek graniczny. Biało-czerwone niezwyciężone, przypominam wszystkim. I pamiętajcie, koronografia, czyli koronografia turystyczna. Przepychajcie sobie, udrażniajcie sobie swoje przewody, niekoniecznie pokarmowe, jedzeniem, tylko żyły płynące, gdzie, znaczy żyły, krew płynącą w żyłach i w ogóle objętość naszych żył i wzmacniamy je wtedy, tak, bo jeżeli jest większe ciśnienie, wzmacniamy strukturę naszych żył, wzmacniamy te ścianki wszystkie. A co za tym idzie, pamiętajcie, dieta też jest ważna, ale sport i ruch turystyczny najważniejszy. To ja mówię wam, srebrna gwiazda. Dobra. Słuchajcie, krótko, ale zwięźle na temat. Na pewno będą dłuższe wyprawy. Dzisiaj obecnie mam zrobione 41 km, godzina 55, średnia 21,34, maksymalnie 40 na godzinę. Teraz jak do was mówię, to normalnie tętno mi rośnie do góry, 125 uderzeń na minutę, bo zapomniałem oddychać. No, dobra. Jeszcze można dodać do tego jakieś 10-11 km, do tych moich kilometrów, czyli jakieś 51-52 km będę miał zrobione. Cześć!